Witaj w tej nowej sekcji, w tym nowym rozdziale. Dowiesz się jak tworzyć animowane posty na Instagrama, na Facebooku, a zarazem zobaczysz, że takie animowane posty nie tylko posiadają e, na przykład takie elementy, które się poruszają, e, pewne gify, ale również stickery, jak chociażby tutaj, ten, e, czy wiele innych, na przykład ten sticker typu Arrow, gdzie jest ukazany kierunek. Więc ukażę Ci, jak możesz też na konkretnym przykładzie stworzyć post, który promuje konkretny produkt. I tutaj rozpracujemy sobie ten szablon. A zarazem dowiesz się w następnych lekcjach, jak zadbać o stworzenie takiego rozbudowanego postu na Instagrama w postaci karuzeli. Więc jest on stworzony z kilku stron, na przykład trzech, czterech bądź większej ilości. I dowiesz się, jak taki post od podstaw przygotować. Następnie jak go należy pobrać i opublikować. A dlaczego w ogóle takie posty animowane z tymi różnymi elementami warto tworzyć? No bo gdy pewne posty się poruszają, to bardzo często jest tak, że odbiorcy, którzy przeglądają tablicę Facebooka, Instagrama, zatrzymują się dłużej na takich postach, na których coś się porusza. Chociażby pewne stickery, gify. I znajduje się pewne wideo, a gdy ktoś się tam dłużej zatrzymuje, to w efekcie serwis Facebook, Instagram dba o to, by algorytm dba o to, aby właśnie takie posty tym bardziej jeszcze wypromować. Więc dbaj o to, aby na Twoich postach również pojawiały się takie elementy, a sam przekonasz się, że statystyki ich oglądalności będą mogły się znacznie bardziej poprawić. Przejdziemy więc teraz do praktyki, do zobaczenia w kolejnej lekcji.